Dobra, włączę sobie jakąś muzę. Miller chyba będzie spoko. A może by tak nagrać film o mojej kolekcji? Spytam się widzów w sumie, może będzie okej. 2000 years later. Szybcy jesteście. No dobra. Wy tego chcieliście, nie? Synchronizacja. Cześć. Mam nadzieję, że wasza kapusia też już jest gotowa, że możemy sobie wspólnie porozmawiać o płytach. W ogóle, powiem wam szczerze, strasznie dziwnie się czuję, mówiąc do kamery w ten sposób. Tak, bo jak ostatnio nagrywałem właśnie bez scenariusza, no to wyszło to tak. Mamo, jestem w telewizji. A właśnie się jorgnąłem, że odpowiedziałem na jedno pytanie z Q&A właśnie w ten sposób. Postanowiłem, że nagram ten film w ogóle tak na totalnym spontanie, żebyśmy w ogóle mogli się o wiele bardziej poznać, byście wy mogli zobaczyć też, jak ja sobie mniej więcej radzę przed kamerą. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, jest to jeden wielki eksperyment, ale widziałem, no, że chcieliście zobaczyć tego typu materiał, już prosiliście o niego już trochę w sumie, więc postanowiłem, że po prostu go zrobię. A, i jakby co, taki mały disclaimer, nie mam czym nagrać audio tak konkretnie, więc jeżeli jest trochę echo albo lekko słaby dźwięk, weźcie, wybaczcie, proszę. Było na waszą prośbę wszystko, ok? Ale zanim zaczniemy omawiać płyty, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, dać łapkę w górę, skomentować ten film i udostępnić go, chociaż nie musicie tego udostępniać, to tylko kolekcja moich płyt. Dobra. Także słuchajcie, zacznijmy może od początku. Ja tych płyt generalnie sobie nie segregowałem. Wziąłem po prostu wszystkie, co miałem w kolekcji i stwierdziłem, że po prostu wam je pokażę. Także w sumie chyba możemy zacząć od początku, tak mi się wydaje. Ale... Kabusia. Zajebista. Dobra, jak coś, ja mam tych płyt jakoś około 70, więc pozwolicie mi, że kilka z nich po prostu omówię trochę szybciej niż pozostałe. Na pierwszy ogień jakoś tak w miarę luźno zaczniemy, wydaje mi się. Van Halen, bez tofy. Nie jest to jakieś wielce, powiedzmy, wielkie arcydzieło, nazwijmy to tak. Są to tylko bez tofy. Zauważycie to pewnie jeszcze, ja bez tofów staram się jakoś bardzo nie zbierać. Bez tofy są dla mnie... Generalnie bez tofów fanem nie jestem. Ale uwaga, co my tu mamy dalej? Bez tofy! Beatlesów tym razem. Mamy Love, płyta Love. To już jest całkiem spoko album, w sensie ten album szczerze kupiłem tylko dlatego, bo tu jest całkiem dużo fajnych piosenek po prostu. Dobra, ale jako, że byli Beatlesi, były ich bestofy, to przyszła pora na moją jedną z perełek w ogóle mojej kolekcji. Yellow Submarine od Beatlesów, to w ogóle co ciekawe jest płyta z 69 roku, chyba, w sensie tak pisze na pudełku, że jest to wydawnictwo 69. Ile w tym prawdy? Nie wiem. Co jest ciekawe, w ogóle... Pokażę wam to jakoś bardziej z bliska, ale cała ta płyta, w sensie jej struktura, jej jakby środek, jest co ciekawe, jest na zwykłym papierze. I nawet fajnie pokazuje, powiedzmy, ta płyta, jak zmieniły się płyty w ogóle same w sobie. Patrzcie to, były kiedyś naklejane w ogóle właśnie piosenki na płycie. Mi się osobiście podoba ten zabieg. Fajna płyta bardzo, ale szczerze nie wracam do niej jakoś bardzo często, gdyż zwyczajnie... No są to starzy Beatlesi, na tej płycie też nie ma jakoś wielkich, powiedzmy, tutaj wodotrysków. Chociaż no dobra, jest All You Need Is Love z Pepperla, Yellow Submarine. Dobra, cofam to, co tu było. Przejdźmy dalej. Jako, że dalej jesteśmy, powiedzmy, trochę w starociach i tak widzę, że mniej więcej tutaj się trochę to układa. Elton John ze swoją płytą Goodbye Yellow Brick Road. Całkiem fajne w ogóle wydanie, to jest w ogóle dwupłytowe wydanie. Spoko, mi się podoba, fajna płyta. Zwłaszcza podobają mi się w ogóle grafiki, tak sobie teraz przypomniałem. Ja też w ogóle często jak kupuję płyty, powiem wam o tym od razu otwarcie, ja bardzo lubię zwracać uwagę na środki płyt, po prostu co na nich się znajduje, czy są jakieś plakaty, czy są jakieś właśnie grafiki, a jak możecie zauważyć, no spoko są tutaj. Elton John. Do niego jeszcze myślę wrócimy, ale to później. Co dalej? Może powiedzmy sobie tak. O, widzę tutaj fajną płytę. Elvis Presley, też greatest hitsy. Szczerze, nie mam pojęcia skąd mam tą płytę, ale bardzo się cieszę, bo mam Jailhouse Rock na CD-ku, to jest spoko. Dobra, nie wiem czy wspominałem to już wcześniej, czy nie, ale ja nie mam tych płyt ułożonych, także przejdziemy sobie trochę dalej, zrobiłem tu lekki miszmasz, ponieważ zacząłem gadać o starociach, a następną płytą, którą mam tutaj podniesioną, to jest płyta Chopina,
Chopin, to jest Paradox Mixtape. Co ciekawe, dostałem w ogóle osobiście od niego tą płytę, ponieważ robiłem mu zdjęcia. One miały być w ogóle na jakąś okładkę tam bodajże chyba jego płyty czy coś takiego, nie wiem. Wiem, że trafiło jedno na Instagrama. No i dostałem tę płytę po prostu jakby od niego, to taka ciekawa historia, powiedzmy, związana z płytami. Może ktoś się tego nie spodziewać, ale mam płytę AC Drinkers. To są ich best-ofy w ogóle, Fischdick 2. Całkiem spoko płyta, w sensie ta płyta jest pełna coverów. I te covery są inne, jakby to nazwać, są dziwne. Mamy tutaj, tak? Nothing Else Matters, dobrze myślałem. Mamy tutaj Nothing Else Matters, które jest zrobione w stylu country na przykład. Zanim przejdę dalej, kapusia. O Jezu, dobrze. O! O! Ja tu widzę dobre. Może kojarzycie ten album? Tak, mam ten album. Zajebisty jest. I co jest ciekawe, w ogóle mam dalej jakby tutaj nalepkę, ile za tą płytę zapłaciłem. 15 zł. Spoko. Jeden z moich ulubionych albumów, takich, gdzie mogę się wyżyć. Teraz może w ogóle, o, zauważyłem, mam polskie akcenty tutaj teraz, więc będzie ciekawie. Na pierwszej ogień pójdzie ode mnie Hej, Fire. Też całkiem spoko płyta. Ja w ogóle, jak miałbym powiedzieć coś o Hej tak mniej więcej, to mam z nimi jedno fajne wspomnienie. W sensie, nie jest jakieś ono szczególne, bo po prostu byłem na ich koncercie i on mi się po prostu bardzo podobał, ale nie wiem szczerze skąd mam tą płytę. Chyba mamie zajumałem. Ale jako, że jesteśmy przy polskich akcentach, no to następną płytą będzie Happy Set, mów mi dobrze. Spoko album. W sensie ja może polskich już jakoś tak nie słucham jak kiedyś, ale z tą płytą pamiętam, miałem całkiem kilka sporych, fajnych wspomnień. Dobrze się przy niej bawiłem. O! O! Jest i on! Artur Rojek, Kundel. Szczerze, trochę nie wiem, co mogę wam powiedzieć o tym albumie, no bo po prostu jest to Artur Rojek. Ja jestem jego wielkim fanem i co mogę wam więcej powiedzieć? Od Mysłowic, przez jego solowe płyty, czekam na nowy krążek. Trochę teraz żałuję tego, że w ogóle nie posegregowałem tych płyt. Dobra, następną płytą, jaką mam przygotowaną, która leży sobie tu obok mnie. Chwila. Płytą? To są dwie płyty. Tak, bo właśnie mam Sun Machine od Mysłowic, tak samo jak Z rozmyślań przy śniadaniu. Spoko, w sensie to są jedne z moich ulubionych płyt Mysłowic generalnie, zwłaszcza Sun Machine. Pewnie przez Peggy Brown, przez może z twarzą Marilyn Monroe, Amfetaminowa Siostra. To są spoko płyty. Spoko piosenki. Lecimy dalej. Bo następną płytą, uwaga, możecie się tego spodziewać bądź nie, ale mam Bonnie Tyler. I tak, to są kolejne best-ofy, o których powiedziałem, że nie lubię best-ofów, ale jest ich kilka w mojej kolekcji, nie ukrywam. I właśnie jedno z nich jest Bonnie Tyler. I szczerze trochę żałuję, że na tej płycie, jak teraz tak patrzę, bo ja szczerze ten album to może ze dwa razy przesłuchałem, nie ma tu mojej ulubionej, a nie, jest Holding Out for a Hero. Jest, dobra, to najważniejsze. Następną płytą, o, i tu już jest całkiem fajna płyta, ponieważ jest to płyta Iron Maiden, Fear of the Dark. I co ciekawe, od tej płyty w ogóle, szczerze nie mam pojęcia, czy od tej, czy od jednej, którą zobaczycie później, ale najprawdopodobniej, sięgając pamięcią, to była pierwsza płyta, którą kupiłem w ogóle, bo mogę wam się pochwalić. Ja płyty zacząłem zbierać jakoś w 2013, 2014, żeby was nie skłamać. Wtedy faktycznie zacząłem kupować pierwsze swoje krążki już także, może dlatego, że korzystałem kiedyś z takiego bardzo starego urządzenia, które nie wiem czy kojarzycie, był to Walkman, nie wiem, był na płyty. I znalazłem to urządzenie właśnie po kilku latach i stwierdziłem, że chciałbym po prostu czegoś na nim posłuchać. I oprócz tego, że było zajebiście niewygodne do przenoszenia, chodzenia z tym jakby, bo ono było mniej więcej takiej wielkości, to, no to nie wiem, no mówię, od tej płyty najprawdopodobniej, z tego co kojarzę, zacząłem w ogóle swoją jakby przygodę ze zbieraniem płyt i jestem już powiedzmy z tym, no właśnie od jakiegoś 2013, trochę lat już by było. Dobra, ale nie przedłużając, lećmy dalej. Bo następną płytą, uwaga, uwaga, bo jesteśmy w segmencie, gdzie znajdują się kobiety, Madonna, spoko płyta, ale... Ale przejdźmy dalej. Bo następną płytą, uwaga, The Best Of. Kolejny The Best Of, tym razem All Women. I są tutaj takie piosenki jak na przykład Tina Turner, I Don't Wanna Lose Love, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Ej, zajebiste, wiedziałem, że są takie hity. O, Blondie Call Me jest, wow, ale zajebiście. Dobra, tutaj trochę jest zmiana klimatu w następnym przykładzie, ponieważ następną płytą będą Bee Geesy.
kolejny the very best of, tym razem nie best of, tylko very best of. No co mogę wam powiedzieć, Bidzisy, lubię, przejdźmy sobie do następnej płyty, którą będą Hits of the Movies. No wiecie, jakie są best ofy, ja nie lubię o nich opowiadać, tu się za dużo dzieje, tu jest za dużo rozstrzałów. W sensie tym bardziej, że na tej płycie macie filmy Top Gun, White Nights, Love Me Tender, Out of Africa, Pink Cadillac. Kurwa, co to są za filmy w ogóle, szczerze? Ja kojarzę tutaj tylko karateki. Przejdźmy sobie dalej, bo tutaj nie robi się interesująco, ponieważ są to kolejne the best ofy, tym razem z lat 50. i 60. O, i uwaga, bo teraz to zauważyłem. Ej, to jest ciekawe strasznie. Pierwszy raz jestem w ogóle świadkiem, powiedzmy, tego, że powiedziałem o czymś na filmie i nie wiedziałem, że mam to na płycie. Uwaga, może kojarzycie ten fragment? Za historyczny początek muzyki rockowej uznaje się wylansowaną przez wokalistę i gitarzystę Billa Haley'a piosenkę Rock Around the Clock w 1955 roku. I co ciekawe, mam tą piosenkę. Rock Around the Clock tutaj jest, ale wow, trochę się zdziwiłem, fajne. Spoko, ale przejdźmy dalej. Bo następną płytą, uwaga, będą kolejne best-ofy, a nie, tym razem nie, będzie to płyta z soundtrackiem Pulp Fiction. Tą płytę, szczerze przyznam wam, zajumałem moim rodzicom. Szczerze nie wiem, czy ono nie jest w ogóle jakieś pirackie, nie mam pojęcia, musiałbym na Discogsie, a już wiem, czemu jej nie słucham. Ty, ale stary znaczek Parental Advisory, wow, aż wstanę wam pokażę. Ej, dosłownie, patrzcie to. Oh shit. Ej, tego to się nie spodziewałem, nie? Co mogę wam więcej mówić? Pulp Fiction, jeden z moich ulubionych filmów i raczej mam tą płytę z sentymentu, raczej do niej nie wracam, szczerze to przesłuchałem może je ze dwa razy w moim życiu, a no i co mogę wam więcej powiedzieć? Pulp Fiction. I dalej, jako że ostatnio cisnąłem trochę po pewnej znanej celebrytce, muszę oddać niestety to, że mam jej płytę. Beata Kozidrak ze swoim The Very Best Of, kolejny. Kurwa, ile ja ich mam w ogóle. Lećmy dalej, ponieważ uwaga, mamy kolejne best-ofy. I sporo tu jest w ogóle piosenek, z tego co widzę, jest Survivor, Eye of the Tiger. Dobra, przyznam wam szczerze, że nie włączyłem ani razu tego albumu. Nie wiem skąd go mam, szczerze. Ale, uwaga, bo teraz, najprawdopodobniej, jeżeli dobrze widzę, a chyba dobrze widzę, wychodzimy z best-ofów. Uwaga, więc przejdźmy do następnej płyty w mojej kolekcji, którą, no, nie ukrywam, że bardzo lubię. Blink, 182 z ich, no moim zdaniem najlepszym albumem. Nie wiem, czy dobrze kojarzę, ale najprawdopodobniej jest to ich debiut, jeżeli nie, to mnie poprawcie. Te wszystkie okładki, wszystkie grafiki tutaj wskazują, że są to lata 2000, zdecydowanie. Także przejdźmy dalej, bo uwaga, zostajemy w latach 2000 i następną płytą będzie Red Hot Chili Peppers, Californication. No znacie na pewno ten album, nie wiem szczerze, co mam więcej o nim mówić. Lubicie go pewnie, zakładam. Jest to jeden z najlepszych albumów w ogóle w historii rocka. Tak, więc także go posiadam. O, i tu się robi ciekawie, ponieważ Beastie Boysi, License to Ill, nie wiem jak to powiedzieć. Bardzo fajna płyta, w sensie, no jest to generalnie bardzo fajna płyta. Ale, uwaga, bo tutaj, jako że mogę, powiedzmy, nazwać się melomanem, tak jak was nazywam. Następnymi płytami chyba są, moim zdaniem, obowiązki każdej osoby, która w ogóle słucha muzyki, która zbiera, kolekcjonuje muzykę. No całą mam trylogię najważniejszą Pink Floydów i co ciekawe, mam ją w ogóle w kilku wydaniach, w sensie w kilku, bo mam jedno ten. Zacznijmy chronologicznie. Mam The Wall, które jest, mam w dwóch wydaniach. Jedno jest bodajże w ogóle chyba drugim brytyjskim wydaniem, z tego co kojarzę. Ale no właśnie, jako że ja lubię słuchać płyt na swoim odbiorniku, tu jest tylko disc one, a nie mam drugiej części, bo tu się już kończy płyta na Goodbye Cruel World, to postanowiłem, że chciałbym po prostu kupić sobie całą płytę już tak na nowo w jakimś fajniejszym wydaniu. Zobaczyłem, że winyle są drogie, więc stwierdziłem, że po prostu kupię sobie to, które w ogóle winylowi bardzo fajnie odpowiada. Ja lubię ten styl okładek, który jest właśnie otwierany w ten sposób, że możecie sobie tak, macie tutaj ten, jak książeczki, jak w winylach, całkiem spoko. Wydanie fajne, to jest w ogóle jedna z moich najdroższych płyt, jakie posiadam, tylko ze względu na to, że ma dwa wydania, znaczy dwie płyty i no jest dobrze opakowany. To jest w ogóle bodajże chyba wydanie 2019, chyba, więc to jest remaster już. No i tak samo też posiadam tą płytę, pewnie ją kojarzycie, co? Coś ciekawe, nie wiem, czy dobrze kojarzę, czy ją dobrze włożyłem, czy nie,
A, tak, mam ją na odwrót włożoną. To teraz może kojarzycie. Dark Side of the Moon od Pink Floydów. No co ja mogę więcej powiedzieć? No to jest klasyka klasyków. Ale dobra. Aj, zapomniałem, sorry. Jeszcze, Wish You Were Here. Powiedziałem o całej trylogii najważniejszych płyt Floydów, ale mam jeszcze Wish You Were Here. Tą płytę pamiętam kupiłem za jakieś w ogóle 15 zł. Całkiem fajne wydanie generalnie. Następną płytą, już widzieliście ją na kanale, jest to Myslowic, Miłość w czasach popkultury. Bo ostatnio się przekręciłem, nieważne. Co ciekawe, to jest w ogóle pierwsze wydanie polskie. Ono w ogóle jest jeszcze właśnie sygnowane RMF FM-em starym i ich starym logo. Fajna płyta, jedna z lepszych. Ale ta okładka, jak już wspomniałem, jest po prostu kurwa obrzydliwa. Wrócimy sobie do tej płyty. Może trochę zmienimy sobie trochę klimaty, ponieważ przejdziemy sobie teraz trochę w hip-hop, żeby też jakoś dodać zróżnicowania w tym wszystkim, a akurat leży na widoku. Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly, jedna z lepszych z okresu 2015-16. No sorry, no w sensie gość zakończył wojny lokalsów u siebie dzięki tej płycie. Więc no, co mogę szczerze powiedzieć, no genialny krążek. Guns N' Roses, nie wiem czy kojarzycie te płyty, pewnie je kojarzycie. Ja szczerze nie wiem co mam więcej o nich mówić. Lubię Guns N' Roses, nie jest to mój ulubiony zespół, ale lubię wracać do tych płyt, zwłaszcza do tej, w sensie tu jest dużo fajnych numerów. Tutaj lubię Civil War bardzo, jest Yesterdays, jest Knocking on Heaven's Door. No świetna płyta. Ale, jako że tu już naprawdę zaczyna się miszmasz gatunkowy, to może przejdę, zrolujemy sobie. Najpierw pomówimy sobie o czymś nowym, o nowej muzyce, gdyż jest to Reggie Snow ze swoją płytą Dirani. Świetny album, w sensie jak miałbym w ogóle coś powiedzieć, to 2019 rok spędziłem właśnie przy tej płycie. No, naprawdę jest to genialny krążek i mogę się pochwalić, idę na jego koncert w marcu, więc jeżeli ktoś z was się będzie wybierał, to możemy sobie zrobić zdjęcie. Dobra, dalej. Zajebiście, kamera mi się rozłączyła, ale spoko, jesteśmy dalej, robimy kolejne zestawienie. Dobra, dalej, Bon Jovi, Keep the Faith, fajny album, nie jest jednym z moich ulubionych, szczerze trochę żałuję, że w ogóle nie mam Slippery When Wet, ale spoko, lubię ten album, czasami go nawet słucham. Dalej, o, tu jest fajna pozycja, ponieważ to jest prezent od mojej przyjaciółki. Ola, pozdrawiam cię, cześć. Miley Cyrus i Plastic Cards. Tak, posiadam ten album, tak, lubię go i tak uważam, że Miley Cyrus w 2020, tak, bo to jest chyba zeszłoroczna produkcja, wydała najlepszy album rockowy w ogóle tamtego roku. Don't change my mind, please. Because, no sorry, ale w roku ostatnio jest straszna posłucha i patrząc na to, że przewodnikami tego gatunku stała się właśnie Miley Cyrus i Machine Gun Kelly, to trochę dużo świadczy o tym, w jakim statementie jest właśnie ta muzyka. No, ale Plastic Cards, bardzo fajny album. Dalej, o! Ten album też już widzieliście, Kanye West, 808 and Heartbreak. Jedna z moich ulubionych pozycji Kaniego. Ale dalej, albo mu nie widzieliście, albo widzieliście, nie wiem, nie wiem czy wam pokazywałem, mam wrażenie, że tak. The Neighborhood, Wiped Out, zajebisty album, serio, w sensie jeden z moich ulubionych albumów, jeżeli chcę sobie po prostu, wiecie, potańczyć w pokoju przed lustrem i podżemować sobie po prostu, to ta płyta jest do tego po prostu idealna. Nawet jak mam chyba płakać, mam być szczęśliwy, czy cokolwiek, to no, The Neighborhood. Świetna płyta, serio. Polecam każdemu. I uwaga, mamy tutaj kolejny rap. Travis Scott Rodeo. W ogóle z pierwszą wersją okładki, co ciekawe, ponieważ ona teraz, z tego co widziałem nawet w Empiku, jest sprzedawana z tą białą okładką, która jest domyślnie ustawiona w ogóle na streamingach. Fajne, w sensie fajny zabieg stylistyczny, że po prostu jest w innym wydaniu, jakby to w ogóle też z tego co kojarzę, tak, to jest 2015, to jest pierwsze wydanie też. Mogę rzucić tu kontrowersją, możecie mnie za to zjeść, zniszczyć, ale uważam, że Travis Scott to w ogóle stracił najwięcej charakteru ze wszystkich gwiazd mainstreamu w ogóle wszechczasów, nazwijmy to tak. No w rapie na pewno, w rapie na 100%. Uwaga! That's a fucking Michael Jackson, man! Dangerous! Świetny krążek, ja w ogóle uwielbiam Michaela Jacksona. Nie mam więcej niestety jego płyt, to jest jedyna jaką posiadam, ale no nie ukrywam, no jest to jedna z moich ulubionych, w sensie no Michael Jackson, no, chyba nie muszę mówić więcej, jego muzyka broni się sama po tylu latach i do tej pory jest świetna. Przejdźmy dalej, ponieważ Michaela na pewno doskonale znacie,
A ja wezmę tutaj kolejną płytę, która, uwaga, jest Alphaville, Forever Young. A teraz uwaga, bo wiedziałem, że następnym albumem będzie... będzie Nevermind od Nirwany. Widziałem, że mnie nazywacie Kurtem Cobainem, widziałem jak... Ale bez kitu, w sensie strasznie mnie to rozbawiło w ogóle, jak gdzieś to widziałem. Bodajże na TikToku pierwszy raz ktoś zwrócił na to uwagę i się śmiałem z tego niesamowicie. Piękna sprawa generalnie. Ale tak, no Nirwana, Nevermind, no... Ostatnio było w ogóle 30-lecie tej płyty. Więcej mówiłem o tym albumie o tutaj, to sobie możecie sprawdzić. Chociaż nie, uwaga, mogliście to wiedzieć albo tego nie wiedzieć, ale jednego wieczoru jakoś siedziałem sobie o jakiejś godzinie 23 północy, siedziałem i właśnie słuchałem tego albumu i nagle, no skończyła się płyta, w sensie, no doszło do Something in the Way, Something in the Way się skończyło. Pierwszy raz byłem tak jakby zdziwiony, bo patrzę właśnie na odtwarzacz. On nie pokazywał mi, że ma, wiecie, kolejną piosenkę, bo to by było widać, że jest nagrane, że jest 13 numerów. Piosenka Endless Nameless, ona na Spotify jest normalnie dostępna, ale właśnie na tym wydaniu, to jest w ogóle z 2011, więc to też jest całkiem nowe wydanie w ogóle tej płyty, ta piosenka jest ukryta. I ona jest ukryta na samym końcu. I ja tak patrzę, ty no, nie kończy się ta płyta. Mija czas, jest nagle cały czas cicho, a przecież powinna się zresetować do zera. I nagle Kurt Cobain wjeżdża ze swoim głosem na Endless Nameless. Następnym albumem, uwaga, muszę się trochę tutaj wysilić. Następnym albumem będzie Taco Hemingway, Cafe Belga. Tą płytę kupiłem relatywnie niedawno, ponieważ była ona na przecenie w Empiku. Bodajże kupiłem ją za jakieś chyba 20 zł, coś takiego. W sensie album jest zajebisty, to na pewno, ja bardzo lubię Taco. Ale co bardziej przykuwa moją uwagę, to samo jakby okładka, wszystko tutaj, cała prezentacja tej płyty. Naprawdę świetny, świetne to jest. Może jakimś wielkim fanem boksów nie jestem i ich nie mam, bo to jest jedyny mój boks. Ja boksów nie lubię z jednej prostej przyczyny. Ja mam całą swoją kolekcję rozstawioną, wiecie, że wszystkie płyty są obok siebie. I patrząc na to, że one są jakby w takim stanie, jak sobie je położycie, są tak, prawda? To nagle jak macie boksa i macie jeszcze jedną płytę, to wygląda zajebiście nieestetycznie. O, i uwaga, tak jak miałem wam powiedzieć o najprawdopodobniej pierwszej mojej płycie, jaką kiedykolwiek w ogóle kupiłem, to tutaj przychodzi cała moja kolekcja Arctic Monkeys. Tak wam postaram się jakoś się pokazać. Tu sobie kawę przesunę. Tak, mam te trzy płyty. Moim zdaniem najważniejsze ich dzieła i tak naprawdę najlepsze w sumie mimo wszystko. W sensie, sorry, no ja bardzo lubię Arctic Monkeys, to jest jeden z moich ulubionych zespołów. Nie będę tego ukrywał. A co ciekawe, właśnie płytą, od której najprawdopodobniej zacząłem zbierać właśnie muzykę, no to najprawdopodobniej też było Arctic Monkeys i AM. Świetny krążek. O, i uwaga, następne płyty, jakie mam tu obok siebie, coś co może was zaskoczyć bądź nie, nie wiem, ale posiadam wszystkie płyty Dawida podsiadło obok siebie. O, nawet mam je chronologicznie ustawię. O kurwa, tak nie chciałem. No, ale mam wszystkie Dawidy podsiadło. O nim możecie spodziewać się na pewno filmu w przyszłości. Jeszcze nie wiem kiedy, ale możecie się spodziewać na pewno. Następną płytą będzie Green Day, American Idiot. No co mogę wam szczerze powiedzieć, no Green Day jest zajebisty, po prostu. Lecimy dalej, bo trochę jeszcze tego jest wszystkiego. Następną płytą będzie, uwaga, nie wiem czy to znacie, ale Blue Oyster Cult to jest jeden w ogóle z najlepszych albumów, jakie mam i szczerze, nie chcę skłamać, ale chyba do niego wracam w ogóle najczęściej w całej swojej kolekcji, w sensie, no jest to muzyka z lat tam końcówka 60., tam chyba 68 jest ta płyta bodajże, to jest ich debiut, nazwany właśnie tak samo jak nazywa się zespół. I szczerze powiem wam, no genialny jest ten krążek, no genialny, po prostu nie będę wam dużo spoilerował, przesłuchajcie sami, na pewno się nie zawiedziecie. Lecimy dalej. Bo następnym albumem, uwaga, o i tutaj zaczyna się fajnie, tu już mamy trochę hip-hopu i zaczniemy grubo, bo od chyba najlepszego moim zdaniem albumu hip-hopowego w ogóle, Enter the Wu-Tang, od Wu-Tangu oczywiście, co mogę wam szczerze powiedzieć, no jest to jeden z lepszych albumów hip-hopowych, też ze względu na to, co w ogóle przekazuje sobą, w sensie włączając ten album, dosłownie można powiedzieć, że cofasz się jako słuchacz do lat 90. w Ameryce, w Long Island, gdzie no nie jest zbyt kolorowo. Ciężko powiedzieć, ale generalnie cała płyta wskazuje na to, że nie byli oni grzeczni. Przejdźmy dalej. Następną płytą, uwaga, tą płytę już widzieliście na zajawce wczorajszej, Dr. Dre 2001. No, absolutna klasyka, szczerze, jakby no tej płyty nie mieć trochę, kolekcjonując płyty, lubiąc rap, hip-hop, to jest to wręcz obowiązek po prostu mieć ten album.
Tak samo jak moim zdaniem, może nie tyle co obowiązkiem, ale fajną pozycją bardzo, jedną z moich ulubionych w ogóle też z okresu 2015-16, mixtape If You're Reading It's Too Late. Znacie pewnie, nie będę się jakoś wielce o tym rozwijał, to jest po prostu Drake, moim zdaniem w swoim piku. Tyle. Następną płytą będzie, uwaga, tu może być trochę zdziwienie, ponieważ nie wiem, czy w ogóle ktoś zna z was tego gościa, ale jest Beck ze swoim debiutanckim albumem, najprawdopodobniej, bo nie pamiętam, Mellow Gold. Ja na ten album natknąłem się przez mojego koleżkę, który właśnie pokazał mi tą płytę i co ciekawe, właśnie opowiadał mi o niej w stylu takim, że jest to coś mniej więcej podobnego do Nirwany. Okej, zaciekawiło mnie to, przesłuchałem ten album i więcej wam nie zdradzę, przesłuchajcie go sami, to jest po prostu tak potężne gówno, że yo. Następną płytą, uwaga, będzie The Essentials od Judas Priest. Tą płytę chyba też zabił moim rodzicom. Nie wiem, szczerze nie pamiętam, ale no Judas Priest, no ja lubię bardzo Judas Priest. O, a skoro mowa o grunge'u, Alice in Chains, Dirt. Trochę z was mnie ścisnęło w ogóle za to, że powiedziałem, że gdyby nie Nirvana, nie byłoby czegoś takiego jak Alice in Chains. Naprostuję to, byli oni wcześniej, tak, grali wcześniej, ale uwaga, sukces Nevermind. Czekaj, może to pokażę tak, ile będzie bardziej profesjonal. Nieważne. tu jest. Gdyby nie sukces Nevermind, to tak, Alice in Chains dalej by było w dobrym miejscu, ale gdyby nie ta płyta i jakby to, że ona sprzedała się w tak potężnym nakładzie i rozpowszechniła cały gatunek właśnie grunge'u, to wtedy ludzie by nie usłyszeli o tym albumie, ponieważ sukces tego albumu wpłynął na ten album. Cholera, tak działa rynek! Przejdźmy dalej. Bo następną płytą, uwaga, to Legend. I jakbyście chcieli zagrać kiedykolwiek piosenkę na moim pogrzebie, do niego nie doszło, chociaż proszę, zagrajcie Afrikę na moim pogrzebie. Myślę, że to będzie coś, co uszczęśliwi wszystkich w tym smutnym dniu. Bo uwaga, następnym krążkiem będzie kolejny The Very Best Of! Tym razem Santana, Carlos Santana. Tak, lubię tego gościa, lubię ten album. Nie jest to jedna z moich ulubionych pozycji, jakie posiadam, ale no nie ukrywam, lubię czasami sobie wrócić do tego klimatu, zwłaszcza w wakacje, w sensie Santana jest bardzo wakacyjny i wtedy mniej więcej do niego wracam. Następna płyta, jako że niedawno mówiliśmy o grunge'u, to nie wiem, czy to jest grunge, czy nie, może się do tego zaliczę, czy nie, Faith No More, Angel Dust, zajebisty album, w sensie to jest jeden z moich ulubionych też albumów w ogóle, powiedzmy, z tego okresu, nie wiem jak to nazwać, ale no mega dobry album, pewnie kojarzycie, co? To też jest fajnie już całkiem, ponieważ mamy Aerosmith z Get The Grip, z nim też mam całkiem kilka sporo fajnych wspomnień, na tej płycie w ogóle też jest Crying, to jest w ogóle moja ich ulubiona piosenka, Aerosmith. Dalej! Bo następną płytą, uwaga, kolejna płyta Aerosmith, tym razem Pump. Też spoko album, ja w ogóle lubię Aerosmith, Aerosmith to jest bardzo fajny zespół. Lubię. O, i to jest fajne. Bardzo lubię ten album. To jest jeden w ogóle z moich ulubionych też właśnie z tego okresu. To jest Van Halen. Właśnie 1984. Polecam każdemu, kto interesuje się tego typu muzą. Naprawdę, mega, mega dobry album. O, tu jest trochę zmiana klimatów, bo następnym albumem, uwaga, nie wiem, czy się tego spodziewacie, czy nie, ale to jest trzeci wymiar. Cztery pory rapu i na tej płycie na przykład znajduje się Dla Mnie Masz Styla. Coś, no ja lubię trzeci wymiar. Trzeci wymiar jest super. Trochę żałuję, że nie mam Doliny Klaunów, bo to też jest super album, ale no, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Kolejny rap. Uwaga, coś, zmiana gatunku, kurwa, nagle. A$AP Rocky, Long Live A$AP. No, nie będę wam ukrywał, lubię A$AP'a Rockiego i szczerze przyznam wam, do tej płyty w ogóle już nie wracam, przez to, że no po prostu ona już trochę strąci swoim starociem, przez to, że no dobra, jak Goldie jest jeszcze okej, na tej płycie właśnie jest jeszcze Fucking Problem, to też jest spoko, numer Fashion Killa, ale no też znajduje się tutaj Wild for the Night ze Skrillexem na ficie, więc no wiecie, dubstep już się dawno skończył, a połączenie go z rapem w 2013 było spoko. Tyle powiem. Następną płytą będzie płyta, którą już widzieliście, ponieważ będzie to Eminem, Curtain Calls. To są jego best-ofy. Kurwa, kolejne best-ofy. Ty, ile ja ich mam w ogóle? Ty, no co no, Eminem, jego best-ofy, po prostu. Ale, jako że przy Eminemie jesteśmy, uwaga, wysilę się trochę, ponieważ posiadam dwie jeszcze jego płyty,
Najgorszy syf, jaki kiedykolwiek powstał, a także mam The Eminem Show. Eminem Show to już jest dobrze. Dobra, jako że Eminema mamy z głowy, to czas przejść do jego kolegi, który będzie, uwaga, Akon. Kurwa, pamiętacie w ogóle tego typa? Bo ten gość, ja nie wiem jak on to zrobił, ale w 2000... Nie wiem, którym on to wydał, ta płyta jest 2007. Wtedy gość był na takim piku, w sensie właśnie dzięki piosence Smack That, która znajduje się oczywiście na tej płycie. No sorry, zapowiadało się, że będzie zajebiście. I potem w ogóle ślad o nim ucichł, w sensie nie ma go. Gdzie on jest w ogóle? Serio, powiedzcie mi, tak bez bicia, bez sprawdzenia w Wikipedii, co się dzieje aktualnie z Akonem? I teraz widzę, to jest coś, co może was poniekąd trochę zdziwić, ponieważ to jest jedna z płyt, której słuchałem jak byłem młodszy. Właśnie w okresie, kiedy zaczynałem zbierać pierwsze swoje płyty. I uwaga, jest to Sabaton Heroes. I co ciekawe, z tą płytą wiąże się pewna historia. Zaprezentuję wam. Jakoś, że, dobra, nie byłem ich jakimś wielkim fanem, lubiłem Sabaton. To też kiedyś, pamiętam, miałem kolegę, z którym lubiliśmy Sabaton. Cześć Kuba, pozdrawiam cię. Pamiętam, że pojechaliśmy wtedy do warszawskiej Arkadii, do centrum handlowego. Pojechaliśmy właśnie, bo miało być spotkanie z fanami Sabatonu. I bardzo chcieliśmy ich zobaczyć, tak? Trochę też dla memu, nie ukrywam. Bo Sabaton, wiecie, no to są trochę inne klimaty. Jak muzykę grają okej, to no nie zawsze chce się słuchać o f***nie. I co ciekawe, nawet podejdę do was z tym bliżej za sekundę, ale mam podpisy wszystkich zespołów. Patrzcie, pokażę wam z bliska, są tutaj, o. Są sobie, o, podpisiki. Jazda. I co ciekawe w ogóle, te podpisy, wiecie w jaki sposób zdobyłem? Tam była kolejka. Jak się wchodziło do galerii, prawda, to tam na samym wejściu oni jakby byli, prawda? Tam była rozstawiona kolejka i ona była na cały jakby główny hol, powiedzmy. Zauważyliśmy, że ochroniarz sobie poszedł, ten z przodu, bo tam oni byli na scenie i tam pod sceną właśnie jakby, wiecie, byli ochroniarze z takimi, były takie barierki, które były, wiecie, że można sobie je zdjąć. I właśnie, nie wiem czy już możecie się domyślić, co zrobiliśmy wtedy, ale gdy poszedł ten ochroniarz, weszliśmy sobie właśnie przez tą barierkę i stanęliśmy w ogóle, nie wiem, gdzieś na samym początku praktycznie. My tam dosłownie czekaliśmy chyba 15 minut, bo jakby chcieliśmy się już trochę poddać, wchodząc tam, widząc tą kolejkę. Stwierdziliśmy, że jeżeli chcę mieć podpis, no bo wziąłem, no bo wiecie, no mam ich płytę, idę na spotkanie z nimi, warto by było wziąć. Może kiedyś się sprzeda, powiedzmy. No i co? No i zdobyliśmy i to jest w ogóle całkiem ciekawe, bo pamiętam, podeszliśmy do nich i oni się tam, wiecie, spytali nas, o, co robicie, nie? Kim jesteście? Skąd jesteście? No ja im tam mówię po angielsku, wiecie, no ja to jestem wasz największy fan. Słucham od rana i wieczoru i w ogóle. No i tak trochę się podlizałem, nie ukrywam. Ale zbiłem pionę, fajnie było pogadać chwilę z nimi. A mój kolega, pamiętam, oni też się go spytali o to samo, to on powiedział, że on w ogóle ma ich w dupie i że w ogóle nie wie kim oni są. Przyszedł ze mną i ten, ale też się pośmiali, było całkiem zabawnie, więc no, Sabaton. To jest w ogóle jeden z moich ulubionych zespołów w ogóle z czasów młodzieńczych, z czasów gimnazjalnych. Papa Roach'e. Tak, to jest ich best of i to jest, szczerze, moje ulubione best of ze wszystkich, bo naprawdę, ja mam spory problem z Papa Roach'ami. Uwielbiam ich największe hity, ale mało poza tym jakby, nie? Szczerze, jedynym albumem, który przyciągnął mnie naprawdę na dłużej, no to był album, on się nazywał Face Everything and Rise, Fear. Byłem nawet na koncercie, dwa razy. I dalej, ponieważ zostaniemy trochę w tym klimacie, następnym albumem, uwaga, będzie jeden z moich ulubionych albumów w ogóle, z całego gatunku, Linkin Park, Minutes to Midnight. No co mogę wam więcej powiedzieć, bardzo lubię ten album, świetny jest. Jeżeli, powiedzmy, mogę powiedzieć, wskazać jeden z najfajniejszych atutów w ogóle, powiedzmy, tego albumu, to bardzo lubię to, że Linkin Park układa swoje piosenki w sposób taki, że macie jedną szybką, jedną wolną piosenkę, znowu szybką, znowu wolną, znowu szybką, znowu wolną, znowu szybką, znowu wolną. Lubię. Coś? Nie wiem, czy mogę, czy się z tego śmiać, czy nie. I czy wy będziecie się ze mnie śmiać, czy nie. Ale mam płytę Nickelbacku, Dark Horse. I ja naprawdę lubię Nickelback, w sensie, kurde, jak włączycie sobie na przykład ten album, bo moim zdaniem on najlepiej pokazuje cały ich, powiedzmy, sukces, jaki odnieśli, nazwijmy to tak. To jest to, że oni mają dużo naprawdę bardzo fajnych, trafnych tekstów, które są sprośne. Okej, dużo osób
bardzo ich właśnie za to cisnęło, że jakby oni mówią o pierdołach, że no, że nie jest to muzyka najwyższych lotów. Okej, okay, ja na przykład powiem wam szczerze, jakby uważam, że na przykład perkusista w ogóle Nickelbacku, śmiejcie się do woli, ale to, co on w ogóle wyprawia za talerzami, zajebisty jest, uwielbiam typa. Ale zanim jakby zakończymy, to tak, Mac Miller, Swimming, jest jeden z moich ulubionych albumów w ogóle rapowych, tak nazwijmy. No on jest, no dużo tu jest śpiewania bardzo w tym albumie, bardzo go lubię. No po prostu jest to Mac Miller, nie? W sensie Mac Miller dla mnie to jest to jedna z najważniejszych w ogóle moim zdaniem postaci ostatniego dziesięciolecia w ogóle jeśli chodzi o rap. A jeżeli chcecie więcej usłyszeć ponownie o nim, to wiecie co zrobić. To był Mac Miller. Tutaj mi aparat przestał nagrywać, ale na pocieszenie powiem wam tylko tyle, że wiele was nie ominęło, bo tylko mówiłem płyty Three Days Grace, w sensie, że po prostu słucham ich, że to jest mój ulubiony zespół. No i tyle, lećmy dalej. I okej, okay, następnym albumem, albumami, może tak powiem, pójdę chronologicznie, One, Fantastic, płyty nie mam w środku, ona zaraz jest sobie tak, bo jest w gramofonie, nie chciałbym się jej przykładać, ale mam, Wham, Fantastic, świetny album. Właśnie następną płytą jest też One, jest Make It Big, który ma dziwny błąd graficzny, ponieważ, no widzicie, tu jest dobrze, oni są dobrze ustawieni, prawda? A teraz jak odwrócicie sobie płytę, to jest to odwrót. I żeby zobaczyć nazwę płyty, trzeba zrobić tak. Uznajmy, że jest to ciekawe jakoś. Następny album to jest już moja perełka trochę, nie ukrywam. Ponieważ raz właśnie jak byłem z moją przyjaciółką, pojechaliśmy sobie na winyle i ja chciałem sobie kupić płytę, to zauważyłem tą perełkę, Abbey Road. I co ciekawe, ona wtedy na necie najtaniej, i to jakieś w ogóle nowsze wydanie już, nie? Latało po jakieś, nie wiem, 100, 120, tam za 200 się pojawiały. A ja, pierwsze niemieckie wydanie, a niemieckie są dobrymi wydaniami, kurde, za 8 dych zgarnąłem, nie? To jest moja perełka, świetnie gra, wygląda też wspaniale. Świetny album, no co no, Beatlesi. I na przykład co ciekawe, gdy kupowałem właśnie Abbey Road, to też kupiłem drugą płytę tego samego dnia. Jest to Europe, Final Countdown. Też naprawdę zajebista płyta, w sensie, jeżeli szukacie czegoś w stylu Bon Jovi na przykład, no to jest ten album. I tak, są tu też dobre piosenki poza Final Countdown. Następnym albumem będzie Elton John, Too Low for Zero, też świetny album. No Elton John, no w sensie, jak nie znacie, poznajcie po prostu. I dlatego następnym krążkiem, jaki posiadam, jest Earth, Wind and Fire. Genialny album, w sensie na tej płycie macie już Let's Groove na przykład, macie Evolution Orange, to jest Kalimba Tree na przykład, nie wiem czy znacie te numery, ale no świetne. W sensie Rise to jest jeden z lepszych w ogóle, moim zdaniem, albumów disco. No disco, to nie jest disco polo. Disco w ogóle, w historii, a poza tym, kurwa, no patrzcie na to, przecież to wygląda kurwa genialnie. A, ale nie jest to najpiękniejszy w ogóle cover jaki mam, ponieważ mam dwa ładniejsze, w sensie dwa, które mi się bardziej podobają. I może od razu w sumie przejdźmy do jednego z nich, ponieważ jednym z nich będzie właśnie także Earth, Wind and Fire, po raz kolejny, tym razem z I am. Na tej płycie znajduje się na przykład Boogie Wonderland. Nie wiem czy kojarzycie ten numer, ale tak, jest on tutaj. I tak jak wspominałem o najładniejszych środkach albumów, to spójrzcie na to, nie? To jest po prostu przepiękne. Przepiękne. Że uwielbiam ten album. Następną płytą jaką posiadam w swojej kolekcji jest Perfect. No do tej płyty już wracam trochę częściej, ale jest to Perfect, no to jest ich najlepszy album, moim zdaniem, jaki kiedykolwiek wydali. Pamiętacie, jak mówiłem o najbrzydszej okładce, jaka powstała? Ale ta okładka, jak już wspomniałem, jest po prostu obrzydliwa. Pewnie pamiętacie, bo mówiłem to w tym filmie. Jako, że ona mi się po prostu nie podoba, to także ponownie, musiałem po prostu mieć ten album. O wiele ładniej wygląda, na gramiaku zdecydowanie, w sensie sama okładka. No, Meslowicz, miłość w czasach popkultury. Mam w ogóle trzy wydania tego albumu, wiecie? I kończąc w ogóle całą moją kolekcję, wow! Udało mi się w godzinę opowiedzieć o wszystkim. Jak mówiłem o powrocie taku Hemingwaya, no to jest i on. Pocztówka z Warszawy. I co ciekawe, jak robię miniaturki, wiecie, gdzie trzymam LPK, to właśnie trzymam tą płytę za każdym razem. Śliczna, piękna. A poza tym, patrzcie na tego f***nego taco. Boże święty, no przecież to wygląda przepięknie. A co jest jeszcze lepsze w tym albumie, tu uwaga, wam pokażę, to jest mój ulubiony feature i to jest w ogóle jedna z moich ulubionych płyt właśnie, tylko ze względu na to, tak szczerze, na sam wygląd estetyczny, ta płyta jest niebieska,
I wiem, że dużo osób z was może mieć na przykład kolorowe winyle, bądź zbiera je, nie wiem co tam z nim robicie, czy w ogóle zbieracie, czy nie zbieracie, ale kolorowe winyle to jest coś, co po prostu uwielbiam. Nie mam tego jeszcze dużo, bo mam tylko właśnie, powiedzmy, dwie płyty, w sensie jedną, bo jedna płyta całościowo, ale wiecie, są dwupłytowe wydanie to jest. I co mogę wam powiedzieć? Chciałbym mieć tego więcej, pozbieram sobie jeszcze. I tak właśnie prezentuje się cała moja kolekcja płyt. Trochę nam zeszło opowiadanie o tym. Nie wiem, jak wam się podobał szczerze ten materiał. Bardzo mnie o niego prosiliście. Ja też chciałem wam pokazać się, powiedzmy, bardziej z tej strony, w której jestem trochę odrobinę luźniejszy. Wydaje mi się, że wyszło całkiem nie najgorzej generalnie. Tak wam wspomnę jeszcze na sam koniec. Podobało mi się robienie jakby tego odcinka właśnie w taki sposób. Więc chciałbym was zachęcić, byście dalej pisali mi po prostu pytania do Q&A, bo ja na nie chętnie bardzo odpowiem właśnie też w takiej formie, właśnie tutaj. Tutaj moim zdaniem jest właśnie scenografia na bardziej luźne nagrywanie, powiedzmy, tak to sobie nazwijmy na moim kanale. Zadawajcie pytania do Q&A. Widzimy się już niebawem. Cześć!